Międzynarodowy Dzień Elektryka przypada 10 czerwca i został zapoczątkowany przez Polaków i Francuzów na pamiątkę 150. rocznicy śmierci Ampera, wybitnego fizyka i matematyka. Zadaniem tego naszego święta, można by powiedzieć, jest promowanie szkoły, ale przede wszystkim głównego naszego zawodu, technika elektryka i elektryka. Stali bywalcy wiedzą, że szkoła przy ulicy Targowej nie tylko specjalizuje się w niskich i wysokich napięciach, ale dla młodych ludzi otwiera nowe kierunki. Czyli jak sobie poświecisz, tak będziesz dalej widział. Jesteśmy mocno elektryczni, rzeczywiście, natomiast co mamy, czego nie mają inne szkoły? Po pierwsze kierunki, których nie ma w innych szkołach w Częstochowie, tak? Mówię tutaj o techniku energetyku, techniku elektryku oraz o kierowcy mechaniku w szkole branżowej, ponieważ to są kierunki, które posiadamy na wyłączność, tylko i wyłącznie w naszej szkole. Po drugie myślę, niepowtarzalną kadrę nauczycieli naprawdę praktykujących, którzy mają zarówno olbrzymie doświadczenie dydaktyczne, ale też praktyczne, jeśli chodzi przede wszystkim o nauczycieli przedmiotów zawodowych. Po trzecie atmosfera. U nas jest bardzo rodzinnie. My znamy praktycznie każdy nauczyciel, nawet jeżeli nie uczy w danej klasie, to praktycznie zna uczniów, zna ich środowisko, zna ich sytuację rodzinną. Jeżeli ten uczeń będzie potrzebował wsparcia, pomocy, to jest nauczyciel gotowy na to, żeby tego wsparcia udzielić i doskonale wie, jak to zrobić. W Dniu Elektryka przy ulicy Targowej zjawiają się uczniowie szkół podstawowych, a nawet przedszkolaki, bo tu jest sporo atrakcji. Tu można na przykład się dowiedzieć, że nie ma takich ciemności, które nie dałoby się oświecić. Na pewno warto zostać elektrykiem, warto uczyć się w szkole o kierunku m.in. technika elektryk, ponieważ zapewniamy od wielu lat pracę na różnych stanowiskach, pracę bardzo ciekawą, pracę rozwojową, pracę w ciągu rozwijających się nowych technologiach. Wśród wielu uczniów zauważyliśmy Kacpra Adamczyka, który poważnie myśli o zawodzie elektryka. Myślę o zawodzie elektryka, ponieważ chciałbym iść do tej szkoły, to jest fajny zawód dla mnie, taki marzony powiedzmy. Ja myślę, że w tej chwili młodzież już bardziej pragmatycznie podchodzi do wyboru, szczególnie w naszym przypadku, gdzie u nas ponad 60% kandydatów do szkoły pochodzi spoza rejonu miasta i te dzieci faktycznie bardziej patrzą na swoją przyszłość w kontekście pójścia do pracy, a ewentualnie później także podjęcia jakichś dalszych studiów. Które ważniejsze są przedmioty zawodowe, czy te język polski, język angielski? Myślę, że dla osób, które wybierają techniczną stricte ścieżkę swojej kariery edukacyjnej, na pewno najważniejsze będą przedmioty zawodowe.